Hej, witajcie. Ten film jest formą pogadanki. Nie musicie koniecznie oglądać filmu. Wystarczy, że puścicie sobie nas w tle, porobicie co musicie zrobić i tyle. Życzymy miłego słuchania. Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl wraz ze mną jest... Sonic 1994.pl, witam was bardzo. Serdecznie, że tak powiem. I dzisiaj... Spotykamy się z wami, ponieważ my pomyśleliśmy sobie z Michałem, ponieważ Michał jest, że tak powiem, wrodzonym sonicowym fanem. No, bez przesady, to styknęło się z sympatią, no ale wiadomo. To postanowiliśmy zorganizować taki w sumie podcaścik odnośnie tego, jak według nas idzie seria Sonica, w sensie w jakim kierunku ona zbierza i odnośnie nowych gier, jak według nas będą wyglądały nowe gry. I tutaj oczywiście bierzemy również pryzmat tych gierek, co wyszły, bo w sumie w sensie tych nowszych gier, bo mam tu na myśli oczywiście Sonic Mania, tą zwykłą, nie, Encore Mode i Sonic Forces, bo między innymi na tych grach też się chciałbym skupić. No więc może zacznijmy tutaj właśnie od Michała. Powiedz mi, Michale, Soniku 1994.pl. Co sądzisz ogólnie o tych oto dwóch produkcjach, co wyszły? Sonic Mania i Sonic Forces. Tak jak masz się przyjrzeć tym grom? Zeszłoroczne gry. No to ci powiem, że tak jak pamiętam dwa lata temu, gdy przedstawili już pierwszą wizję tej Manii, no to ci powiem, że faktycznie zrobiło to na mnie wrażenie, zwłaszcza te 60 klatek obiecane na wszystkie wersje. Tam akurat dla też Switcha nie było żadnego problemu, żeby ta płynność była. Natomiast później, no tak jak było widać, im bliżej było do Manii, tym każdy z nas, graczy, bo nie tylko fani chcieli takie gry, ale też ogólnie fani platformówek, to no powiem ci szczerze, że ten 15 sierpnia to był bardzo dosyć istotny dla rynku gier retro, bo ci powiem, że nie wiem, ostatnio były co prawda jakieś ożywienia tego typu gier, no ale jednak Sonic wtedy zyskał taką małą przewagę nad nie wiem, moim zdaniem pozostałą częścią gier tego typu. No i przez te pierwsze dni, tak jak ja ogrywałem, no to ja byłem po prostu mega w szoku, ile nawiązań dali do poprzednich odsłon i w ogóle, że cała jakość gry, jeśli byśmy mieli to rozkładać na poszczególne elementy, wkładając to do jednego wora, no to gra dla mnie dostaje no solidne 10 na 10, nie? Pomimo faktu, że no wiadomo, ostatnio wyszedł ten plus. Ja już tutaj trochę po nim pojeździłem, co prawda, bo oczekiwałem czegoś więcej, no ale jednak dla mnie Mania to był dobry krok, jeżeli chodzi o wzmocnienie marki, bo no, tak jak pamiętamy, no, przez te ostatnie lata nie było zbyt ciekawie, a zwłaszcza jeszcze do reszty dołożył do tego boom, który no był... Nie, po prostu to już jest zupełnie inny temat do rozwiązania. Ja tutaj nie będę o tym mówił. No wiesz, jeżeli chodzi o Sonica Boom, to ja przyznam ci rację, że Sonic Boom jest po prostu wielką klapą serii i można by powiedzieć, że małymi krokami, gdyby nie to, że seria Sonica troszeczkę się zrehabilitowała, to można by powiedzieć, że Boom byłby tą pierwszą taką serią lub podserią, która by doszczętnie zamordowała Sonica. By doszczętnie zamordowała Sonica. I jeszcze tak wtrącę do siebie małą sprawę, ponieważ do siebie i do was, bo na swoim kanale, pamiętam, na początku 2014 tam omówiłem, moim zdaniem, takie wizje serialu, możliwej potencjalnej gry, no bo już wtedy wszyscy się jarali, że o, Lies of Lyric będzie zajebisty, kurda, kupuję Wii U, nie? A później w listopadzie patrzymy, o, w mordę, on miał jednak rację, przecież ta gra to taki chłam, tak się spieszyli z tą produkcją, tak jakoś zrobili, że było trzech beta testerów i w ogóle, tak. No, ale... Za przeproszeniem zjebali grę, no to nie. Wiesz, musiałem kupić grę jakiś czas temu, żeby to sprawdzić i tutaj wszystko to, co ja powiedziałem, niestety się zgadzało. Nie wiem, skąd ja to wywnioskowałem. Może wtedy zacząłem oglądać Energika, który no prowadził już na potęgę Zagraj mnie w krapa. Oh. I powiedział właśnie te zaszczytne słowa, że
gra oparta na najnowszym filmie bądź serialu, zawsze będzie totalnym gównem. A do tego jeszcze dopowiem to, że może nie zamiast gównem, tylko kównem, połączenia gówna z kupą. Dobre moja porównanie. Dziewczyna wpadła na taki pomysł, więc... Dobre porównanie, nie powiem. Ale więc właśnie, mówiąc odnośnie tych... Właśnie, bo chcemy się tutaj skupić na tych nowszych grach, czyli wiesz, Sonic Mania i Forces. Powiedz mi tak, bo ja spotkałem się... Nie pamiętam, czy to na Wikipedii, ale wiadomo, że różni są fani, że tak powiem, w fanbase Sonica. Są tacy fani, wiesz, mega ogarnięci, co patrzą na wszystko z takim, że tak powiem, pryzmatem, że no damy tej gierce szansę, ale są też fani, którzy od razu z miejsca przekreślają dany projekt. I tutaj chciałbym ciebie zapytać, czy... Bo ja miałem oczywiście możliwość spotkania się z takimi fanami w sekcjach komentarzy, że... Za mocno moim zdaniem troszeczkę wywyższali Manię nad Forces, że uważali, że jakby, że Mania to jest jedno z tych najlepszych, a Forces to jest kompletne gówno za przeproszeniem i że najlepiej jest to spalić grę. Co ty o tym sądzisz? Czy uważasz, że oni mają jakby podstawy do tego, żeby tak wywyższać Manię nad Forces, czy uważasz, że Forces jest troszeczkę chamsko potraktowane wobec niektórych fanów? Że jednak fani za bardzo, nie wiem, biorą... tak za ostro tę grę, w sensie. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi właśnie i tutaj chciałbym się tak bardziej przybliżyć do moich doświadczeń z Forces, bo od razu, powiedzmy, mniej więcej dostałem tą grę, odpaliłem ją sobie. Pierwsze wrażenia, powiem ci, były dosyć fajne. Miałem takie duże nadzieje już w trakcie przechodzenia gry, że no, może coś być z tego fajnego. Mogę co prawda wtedy nie wiem, dać taką solidną ocenę podobną do, powiedzmy, no nie wiem, jakiej tutaj gry może sobie przejrzeć tak z bliska. No na przykład Unleashed, którego ostatnio sobie tam do niego zaglądam, to no myślę, że prawie bym dał tej grze takie solidną, bardzo dobrą ocenę, nie? Aczkolwiek no, czy Mania jest faktycznie lepsza od Forces i że mają ludzie podstawy do tego, żeby tak sądzić? Ja ci powiem tak, ogólnie rozumiem fenomen Manii, bo ludzie od dawna na to czekali w takim wykonaniu. Były co prawda tam podróby przybliżenia się do Sonic 4 Episode 1, Sonic 4 Episode 2, to też są dobre tytuły, ale jakoś one nie stworzyły takiej bazy użytkowników, która miałaby tak w miarę przedstawiać te gry tak ponad wszystko. Natomiast Mania stworzyła taki, przepraszam, taką kolumnę, która, no, tak jak widać, nie wiem, czy ona się dalej rozwija, bo niestety ja tego nie obserwuję. Ja w stosunku do społeczności Sonica obecnie, na teraz, ja mam trochę zarzutów w ogóle do nich, do większości Sonic fanów, ale już pomijając to, czy mają podstawy do tego? Tak. Ja jak najbardziej się z tym zgadzam, bo sam jestem w przekonaniu takim, że Mania na 100% jest lepsza od Forces, tylko że akurat Forces jest grą trójwymiarową, a każdy chciał od jakiegoś długiego czasu zobaczyć fajną grę w trójwymiarze i myślę, że no tutaj akurat zdania mogą być podzielone. Wiesz, Forces nawet jest ok, mogę tam przypisać jemu naprawdę dużo solidnych wad, takich, mówię, bardzo kompromitujących dla gry, ale Mania jednak, mówię, oceniając, Mania jest znacznie wyżej. Po prostu. Tak, znaczy, tak to powiem. Powiem ci szczerze tak, też się z tym zgodzę, aczkolwiek powiem ci, że ja na przykład, moim skromnym zdaniem, uważam, że jak już właśnie jesteśmy przy takich obozach w fanów, fanbazie Sonica, to mi się wydaje, że jakby ta fanbaza Sonica dzieli się na takie dwa obozy. Obóz fanów klasycznych, którzy są murem za grami 2D i obóz fanów tych od serii Adventure do teraźniejszej, czyli to są ludzie, co stoją murem za wszystkimi grami 3D. I mam takiego... Bo powiem ci szczerze, że ja na przykład nie rozumiem takiego fenomenu, bo rozumiem, że ludzie mogą cisnąć Forces, bo niektórzy uważają, że wiesz, no gra 30 poziomów, może się przejść w 2 godziny, no to jest generalnie krótko, no nikt nie powiedział, że wow, to będzie coś takiego boom, że wiesz, gra w długości, nie wiem, jakichś Dark Soulsów czy coś, chociaż co ja tutaj porównuję, nie? Ale no. Chodzi o to, że ja na przykład uważam,
Nie wiem, czy ty może zauważyłeś, ale jak już wszyscy wypominają to, wiesz, wypominają błędy Forces jakieś, to zauważyłeś, że wszyscy praktycznie wypominają zawsze jedno i to samo. Nigdy nie jest tak, że ktoś załóżmy, bo ja na przykład uważam, że mi się już tak przysłowiowo nie chce słuchać, jak ktoś znowu ciągle wypomina to, że ojeju, bo tutaj klasyczny Sonic jest skopany, że coś tutaj jest jeszcze i praktycznie fani zamiast jakby, wiesz, doszukać się czegoś nowego, to nie ciągle jakby za przeproszeniem, to będzie bardzo złe określenie, masturbują się do tych jednych i tych samych błędów, jakie Forces popełnia. I na przykład, moim skromnym zdaniem, mimo że dużo jest osób i nie zdziwię się, jak zostanę zhejtowany w komentarzach, ale ja na przykład, mimo że na przykład Sonic 06, o, gra, która jest pełna glitchy i tak dalej, ja uważam, że dla mnie jest mimo co spoko grą, bo ma nawet spoko pomysł na fabułę i jakby ścieżkę dźwiękową i gameplayową, pomimo że stoi to, że jest dużo błędów, to jednak ja uważam, że moim zdaniem jest spoko grą. I ja na przykład dostaję szewskiej pasji, jak fani zaczynają porównywać Forces do 06. Ojej, a z tym się też spotkałem. Niby gdzie to jest jakieś powiązane? No, znaczy ci powiem, że to duże wykroczenie porównując te dwie gry, bo trzeba zapamiętać, że 06 była tworzona znacznie krócej od Forces, to raz. Po drugie powiem ci, że wytykanie błędów tej najnowszej obecnie gry, tu ci powiem, się zgadzam, bo faktycznie można by było zupełnie na czym innym się skupić, zupełnie jakąś inną wadę wysunąć niż tam, że gra jest krótka, a ja przypominam, że są co prawda gry dłuższe z udziałem Niebieskiego Jeża, aczkolwiek Generations, które było tak chwalone w granicach 80%, nieważne na jaką platformę, średnia ocen z tego wynika, no to też było krótkie. Też dało się zrobić tą grę tak na poziomie, nie wiem, 2-3 godzin. Zależy jak gramy, nie? Zależy jak gramy, ale no jednak tutaj w tym momencie z Forces za bardzo pocisnęli to i zbyt wzięli pod uwagę to, że no dobra, ale w poprzednich grach grało się dłużej. Wiecie, jak zna się sposoby przejścia gry, to na pewno grę można zrobić nawet jeszcze szybciej niż to przeciętnemu Kowalskiemu się wydaje. Ja natomiast ci powiem tak, nawiązując do swojej oceny Sonic Forces wtedy, tu ci powiem, że trochę mogłem przesadzić, że akurat no wtedy mogłem faktycznie tak jakby tym wszystkim osobom, które tak uważały, że mogłem im wtedy przybić tak zwaną pionę, no bo w sumie sam to zauważyłem, dla mnie to było też męczące, ale ty, zaraz, ja sobie przypominam, że przecież grałem w Generations i było dokładnie to samo, ale nie marudziłem. No. No i what's going on, nie? Ale właśnie... No właśnie, to jest ciekawe. I dla mnie jest osobiście to bardzo dziwne i nie powinno mieć szczerze to miejsce, że fani zaczynają porównywać Forces do 06, no bo... No nie ukrywajmy, no ale Forces jest jednak grą dopracowaną. Fakt, może mieć parę błędów, ale nie ma aż tak rażących błędów jak 06. No nie ma, zwłaszcza... A przynajmniej ja się nie spotkałem z takim, jak grałem. No widzisz, zwłaszcza, że mówię... Forces robili już od razu po premierze Lost Worlda, czyli zobacz, ile czasu musiało im to zająć, żeby popracować nad silnikiem gry. Nawet z tego, co się dowiedziałem, że 3 lata robili silnik gry Hedgehog Engine 2, chociaż on tam oficjalnie, nie wiem, gdzieś tam, jak włączasz grę, czy powiedzmy, nie wiem, no chyba, że się dogrzebiesz do kodu gry, ale ogólnie nie jest nigdzie jakoś o tym wspomniane, że to jest właśnie ten silnik. Równie dobrze może to być inny, no ale wiesz jak to wygląda, nie? Tu mówią tak, a tam jest zupełnie inaczej, więc wiesz. No, a rok robili poziomy i całą ogólną zawartość, ten sos, nie? Ten sos, który dodaje nam smaku podczas ogrywania tytułu i ci powiem, że faktycznie mi się wydaje, że jednak w drodze do sukcesu jednak powinni dodać więcej tych poziomów. Jednak tak moim osobistym lekkim zdaniem, nie? No, ale też tak uważam. Wiesz, że jednak mówię, no, ludzie są różni, a po prostu te główne oceny gry wynikało z tego, że każdy miał ten sam punkt siedzenia i widzenia. No, tutaj się niektóre ze sobą pokrywają te zdania, nie? Że jest za krótkie i to jest zły, bo Unleashed to ja grałem pierdyliard godzin. No to, bez kitu, nie? Ja też no to, się z tym no to wiesz, jak ktoś ma, nie wiem, na przykład
tyle wolnego czasu i tam, nie wiem, bez przerwy, bez przerwy w hamboardzie do jednego podchodzi gościa, nie, na PS3 albo 360, podchodzi do jednego gościa i cały czas z nim pieprzy jedną konwersację, co, no to może tam cisnąć te godziny, nie? No tu akurat zażartowałem, ale no, czasami do takich absurdów dochodzi się, nie? Mm-hmm. No, więc albo za długo ktoś tam przegrywa i tak dalej, no i może stąd sobie doliczył te godziny celowo, nie? O, właśnie, a no, właśnie idąc jeszcze dalej z tematem, to chciałbym się ciebie zapytać, bo jak doskonale wiesz, został pewien element wprowadzony w Money i Forces, coś, co jakby pojawiło się właśnie w tych dwóch grach i ma jakby znaczącą część fabuły. I wypowiedz się na temat, co sądzisz odnośnie Phantom Ruby. Co uważasz o Phantom Ruby, tym elemencie, który został wprowadzony w tych dwóch grach? Wiesz co, tutaj ci za dużo nie powiem, jeśli chodzi o jakieś takie, wiesz, szczegółowe informacje, bo sam się za bardzo tym nie interesowałem. Jedyne, co mnie zdziwiło, że faktycznie jest tam jakieś połączenie między historią z Mani i że akurat gdy historia w Mani się, powiedzmy, kończy, to się okazuje, że ten klasyczny Sonic pojawia się w Forces już gdzieś tam w okolicach... Cholera, czekajcie. Jaki to był poziom? Chyba już na samym początku to było. Nie, bo fabularnie było chyba tak uwzględnione, że on się pojawia... Wiesz co? I właśnie, kurde, dziwnie to jest zrobione, bo tam jest chyba czwarty poziom z klasycznym, albo piąty, a później jest tam jakiś dwunasty i tam jest taka główna cutscenka, gdzie tam Tailsa ratuje, albo mi się coś pomieszało, no nie wiem, ale coś takiego było. Coś chyba takiego było, mówię, ja już dawno w to nie grałem. Tak, tak, było. Z tego, co ja pamiętam, to on się pojawił w trzecim poziomie i to był poziom Ghost Town. Tak, w mieście się tam pojawił. I no, miał później solidną przerwę i tam później już był w Green Hillu i tak dalej, bla bla. Ja ogólnie w sumie tak zbaczając bardzo lubię soundtrack z Ghost Town, ale idąc właśnie tego, wiesz co, mogę ja się mylić szczerze, mogę dostać, jak że tak powiem, przysłowiowo w twarz konstruktywną krytyką, jak ja to teraz powiem, ale wiesz co ci powiem, mam takie trochę wrażenie, że Sonic Forces i Mania chcą troszeczkę upozorować Phantom Ruby jako taki, wiesz... Bo na polskie to jest upiorny Rubin, co jest dla mnie w ogóle takie abstrakcyjne, jak ja słyszę. Takie what the fuck? Dlaczego tak? I patrząc na to, ja mam trochę wrażenie, że ten Phantom Ruby ma za zadanie być czymś potężniejszym od tych wszystkich siedmiu szmaragdów chaosu, co zbieraliśmy w serii. Mam takie czymś wrażenie. Czymś więcej? Tak, mi się wydaje jeszcze, że po tym jak... Sam zresztą możliwe, że zauważyłeś, o ile masz Forces z polskimi napisami i ogólnie... No pewnie. To zauważyłeś, że przecież Eggmanowi troszeczkę za przeproszeniem odwaliło w Forces w momencie, gdy oni dostali się wszyscy, cała ta brygada. Dostali się do tego poziomu, on się nazywał... Czekaj, mam tutaj właśnie ten spis poziomu. Null Space? Nie. To był jeden z ostatnich poziomów, to był Imperial Tower. Imperial Tower. Aha! Oni się tam dostali i przecież Eggman zaczął te wszystkie lasery skierowywać na tego młodego. Mowa o tym charakterze naszym. Aha. I ogólnie... Avatar. I są teorie, że ponoć... Nie wiem, czy to było w cutscence udowodnione, ale z tego, co wiem, dużo osób to potwierdza, że Eggman, doktor Eggman, chce dokończyć dzieło Geralda Robotnika i chce jakby zniszczyć cały świat. Kompletnie. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Wiesz, słuchaj... To, że dr Eggman chce przejąć prace naukowe i doświadczalne od swojego dziadka, to już jest wiadomo od Adventure 2, nie? Też tam była taka schiza, że też coś tam muszę zrobić, bo jak nie, to będzie porażka. Ale wiesz, chodzi o to, że on jakby dostaje takiego, za przeproszeniem, tutaj pewnie to wypipkam, pierdolca. Bo rozumiesz. Ale słuchaj, on zawsze ma pierdolca, nie? Ale tu chodzi o to... Ale ci powiem, że ten upiorny Rubin, no, może mieć takie większe znaczenie nawet od tych szmaragdów, bo jak dobrze można zauważyć, tam się przenosimy w czasie, tam się przenosimy w różne wymiary, nie? No tak. No właśnie, więc może to faktycznie być taką tezą. Wiesz, ja ci powiem tak, ja się nad tym nie zastanawiałem, bo w ogóle ja starałem się ogrywać tak tytuł, żeby wywnioskować z niego jak najwięcej, jeśli chodzi o sam komfort grania, taki gameplay, natomiast tak jakiś
teorie spiskowe też mnie tak interesowały, ale tutaj no ci powiem, że jestem trochę zdziwiony. Jakiegoś tak przez takie skupienie właśnie na gameplayu nie dostrzegłem tego. I może to być, no... Tak teraz się pocieram brodą. Zastanawiam się, no i... No, ja jestem w niemałym szoku, ale mogłem to dostrzec faktycznie, że no ten to lubi, może być fajne. Fajnym detalem może być. Tak, nie? Tak, ale właśnie... W kolejnej grze możemy to zobaczyć. Ale właśnie, no, mówiąc właśnie jeszcze dalej o tym, to... No właśnie, i fani jakby potwierdzili to też, że faktycznie Eggman, nie wiem czy to przez moc właśnie Phantom Rubiego, ale zwykle to było coś takiego, że on miał jakby minimalny, może nie taki maksymalny, ale zawsze w tych grach można było dostrzec, że miał minimalny szacunek jakby do swojego wroga, że chodzi o to, że jednak chce przejąć władzę nad światem, ale nie chce przychodzić do takich drastycznych metod, że wiesz, że on chce ich wszystkich zabić faktycznie. Chce się z nim bawić po prostu. A Forces wygląda to tak, jakby przez tego całego Phantom Ruby on jakby zaczyna wpadać w taki szał i on już jakby nie widzi konsekwencji, jakie może mieć Phantom Ruby, bo na przykład nie wie, co może za tym Phantom Ruby być poza cofaniem się w czasie. Być może on ma jeszcze jakieś inne zastosowania, które... nie zostały nam jakby przedstawione, ale wyobraź sobie, co by to było, gdyby faktycznie Eggman miał kontrolę nad Phantom Ruby i nagle cały świat jakby ginie. Tak jak według jego planów Forces. Bo chciał, żeby wszyscy zginęli. No to tak, no to wiesz, no. To akurat by się zgadzało, bo no widać, że faktycznie trochę przegiął z tym. Zwłaszcza już chyba nawet na początku było tam pokazane, że już on tam, wiesz, no, zwłaszcza jak przejął prawie cały świat, nie? Te 99,99 w rzeczywistości. No każdy zna Eggmana, nie? Jak tam kojarzy Sonika, no to wie, że on ma tam swoje plany, ale tu ci powiem, że no... ja ci powiem tak, zauważyłem sam z własnej obserwacji, dlaczego w ogóle Eggman tak chce się z Sonikiem bawić, bo wydaje mi się, znaczy nie wiem, no może to być tylko taka moja hipoteza, ale może to jest po prostu jego taki zabieg czysto doświadczalny, nie wiem, że powiedzmy on tam coś nowego stworzy, jakąś nową technologię, później Sonic będzie tam musiał ją opracowywać i tak dalej ze swoimi kasztelanami i tak dalej, losu, czyli Tailsem, Knucklesem i tak dalej. I potem coś musi się wydarzyć takiego, wiesz, drastycznego, tak jak mieliśmy okazję zobaczyć Forces i później, no to może jak ten nowy krok będzie, może w przy kolejnym wydarzeniu, czyli w nawiasie gry, nowej gry, to może ja to znowu wykorzystam i może Sonic tym razem już gdzieś tam się poślizgnie o kawałek masełka i będzie sobie tam latał po rozgrzanej patelni, żeby się zmęczył chłopak. No, więc może tak być, słuchaj, no. Wszystko możliwe, jeśli, wiesz, no, w przyszłym roku, nie wiem, może za 2 lata dowiemy się o nowej grze z Sonikiem, tam będzie faktycznie ten Phantom Ruby. Trzymam kciuki, żeby to się udało. Może być fajnie. A właśnie, no i teraz ten, czyli jakby jesteś myśli, że być może Sega będzie kontynuowała wątek tego Phantom Ruby i tak dalej, tych wydarzeń z Forces, czy jakby to będzie jak na zasadzie w 06, że nagle jakaś z postaci, wiesz, kompletnie wymazane w ogóle wydarzenia, że Forces nigdy nie miało miejsca, tak jak było na przykład, wiesz, w 06, że niby wydarzenia w 06 nigdy nie mały miejsca, to tylko jedna wielka abstrakcja i idźcie do domu, to był tylko sen, a nie gra. Jedynie co się odbiło, to odbyło to festiwal i wszyscy poszli do domu i na kanapeczki do pracy. Tak, ale no. Miejmy nadzieję, że jakby wątek Forces będzie dalej kontynuowany, że jednak oni tego tak nie zostawią. Nie wiem, Forces 2 na przykład? No, a właśnie, jeszcze mówiąc, co sądzisz ogólnie o postaciach, jakie doszły właśnie? Chodzi mi tutaj między innymi o Infinita. Ojej, to jest długi temat, ci powiem. Mógłbym napisać nawet spokojnie książkę na jego temat, ale powiem w skrócie, że na pewno nie jest sympatyczny. Na pewno nie jest sympatyczny jak Mephiles, chociaż Mephiles tam, mi się wydaje, miał trochę taki bardziej większy sens. Ja się zastanawiam w ogóle, jak on naprawdę wygląda, bo wszyscy wiemy, że no, ma tą swoją maskę. Nie chce się pokazywać, bo niby się okazuje, że on jest strasznie brzydki i może tego się wstydzi. I tu ma może swój kompleks,
No i też może jeszcze niektórzy powiedzą, nie, ale on jest doskonały. Nie, nie jest doskonały, bo ma kompleks, więc nie może być on doskonałą postacią. To, no. Tak samo jak Shadow, nie? Ja na temat Shadowa też mogę mieć różne obiekcje, ale no, jako ogólna postać, wiesz, wprowadza zawsze coś nowego, nie? Jakieś takie nowe kierunki w postrzeganiu tam kolejnych tam możliwych dalszych ścieżek, o ile w ogóle one się nastąpią. No. Ja ci powiem tak, ja go osobiście nie trawię, bo jest dla mnie taki taką, nie wiem jak to określić, taką powiedzmy marną podróbką Shadowa trochę, no ale jednak jest ciekawy, tak? Można o nim coś tam więcej powiedzieć. Ja to powiem tylko tak w skrócie, żeby nie przedłużać. W końcu to jest słuchowisko, że no jest jednak takim godnym rywalem, nie? Godnym rywalem, no. Sonika i pozostałych. Jest godnym rywalem i zobaczymy, może się pojawi znowu. Kto wie jak to będzie. Ale właśnie jeszcze tutaj chcę poruszyć dalej wątek, bo odnośnie Infinity, to teraz ja jeszcze powiem moje zdanie. No moim zdaniem, osobiście uważam, że Infinity jako postać, no to wiesz, też mi tak średnio przypadł do gustu, jeżeli chodzi o to, chociaż jest jedna, wiesz, różnica taka w przeciwieństwie do innych, że on jakby jest w taki sposób, na swój sposób trochę napisany, mimo że on próbuje troszeczkę być takim, w cudzysłowie, edgy lordem. Ale jemu jakby to nie wychodzi, bo on jakby pokazuje to, że jestem brzydki, zakładam maskę, mszczę się na was wszystkich, zawiję was dosłownie. Ale jest jedno takie ten, bo ja podczas ogólnie grania zauważyłem coś takiego bardzo ważnego. I to czy w Episode Shadow, czy w ogólnie w główną fabułę, nie? A mianowicie zastanawia mnie jeden wątek, a wiesz jaki? Jaki? Skąd Infinite zna Shadowa? Bo on, z tego co pamiętam w polskim tym, było powiedziane, że on skądś już go zna i przyglądał się mu. O, no właśnie. I to jest właśnie zastanawiające, skąd on go zna? Jak to się mogło stać? Czy może... nie wiem. Bo on chyba był w posiadaniu tego Phantom Ruby, nie? Wiesz co, właśnie Shadow nie pamiętam. Nie, Infinite. Infinite? Być może był, tylko że to jest właśnie, to jest bardzo zastanawiające mnie, bo troszeczkę to zaczyna się jakby, wiesz, mała komplikacja robić, jeżeli chodzi o, wiesz, kanoniczność. I dlaczego mówię, że kanoniczność? Bo moja teoria jest taka, nie chciałbym, żeby to oczywiście tak było, nie chciałbym, żeby pojawiła się kolejna dziura w kanonice serii, ale mam troszeczkę małe wrażenie, że on mógł się przyglądać Shadowowi jeszcze za czasów właśnie tych wcześniejszych gier, tylko że o Infinity nie było nic, jakby żadnej mowy, ale wiesz, tak fabularnie on gdzieś tam z tyłu, z boku się patrzył na Shadowa. Właśnie też o tym tak pomyślałem, że może on gdzieś tam się przyglądał, no nie wiem, właśnie w grze na temat Shadowa. Na przykład, lub... że... No, mów jeszcze. Że on gdzieś tam sobie jest gdzieś w górze, on tylko go tak obserwuje, nie, nikt nic o nim nie wie, nawet nie, no może powiem głupotę, ale może on o sobie sam nic nie wie, bo nie jest nigdzie podkreślone, czy on jest w ogóle, czy nie, ale gdzieś tam niby jest, ale nie wiadomo, takie tam, wiesz, założenia. Ale właśnie, ty, bo faktycznie w epizodzie Shadow jest coś takiego, że no, ale skądś gdzieś cię wcześniej widziałem. I właśnie, kurde, no, gdzie? Bo no nie ma nigdzie o tym wspomniane, jak dokładnie. Bo epizod Shadow to jest tylko preludium do tego, co będzie. Ale no, to już jest jedna zastanawiająca rzecz, jak to się stało, że on go wcześniej przyłapał. No bo w sumie, zobacz, gdzie wcześniej Shadow miał takie bardzo duże znaczenie fabularne? No wcześniej miał tylko w 06. No tak. Bo później to on już był odepchnięty daleko, bo już, nie wiem, stwierdzili, że nie mają na niego materiału i muszą poczekać. No tak, muszą poczekać, tylko że właśnie. I może to być głupia teoria, ale nie wiem czemu mam wrażenie, że skoro on jemu się tak przyglądał, możliwe, że jest szansa, że mógł on brać czynny udział lub spowodować, albo w jakiś sposób być czynnikiem śmierci Marii od Shadowa. Może on się do tego w jakiś sposób przyczynił. O kurde, to już hardkorowe posunięcie. To już nawet o tym nie pomyślę. Ja ci powiem szczerze, bo on tak jakby spogląda na Shadowa w taki bardzo szyderczy sposób. On się tak jakby, on z niego perfidnie szydzi i on chce jakby mu pokazać,
że to niby Infinity chce, wiesz, udowodnić Shadowowi, że to on jest tą najpotężniejszą formą, a Shadow to ma jakby gówno do roboty, że on jest takim pionkiem w przeciwieństwie do tego Infinita. Chciałem właśnie to powiedzieć. I nie wiem czemu, ale odnoszę takie wrażenie, że mogło być tak, że on go znał, ale w międzyczasie jeszcze się przyczynił do pewnych konfliktów, przez co Shadow jakby ma teraz to, co ma, że stracił Marię i często ma jakąś amnezję. Być może, wiesz co, i tutaj fajnie by było się zapytać jakoś Segi lub Sonic Team na temat tej filozofii przeszłościowej Shadowa, czy w ogóle on nie ma jakiegoś, nie wiem, możliwego zbliżenia, pokrewieństwa z tamtym większym? Może to jego podświadomość była sterowana przez tego Infinita? Być może. Tego ci nie powiem, ale no bardzo ciekawa teoria. Możliwe, że ona może mieć jakieś ugruntowanie, jeśli chodzi o fabułę. No i właśnie, i jakby ja się łapię za głowę, bo ja mówię, jak ja tak oglądałem, bo ja się mega wczułem, ja nie powiem, że nie, ale ja się mega wczułem w Forces, jak grałem. I dosłownie, ja teraz tak, nie wiem, mogą niektórzy to uznać, że to jest jakieś szukanie jakiegoś czegoś takiej teorii na siłę, ale to nie jest właśnie szukanie, bo chcę jakby zrozumieć to, jakie motywy ma Infinite, skąd on go zna, bo Shadow w gameplayu, z tego co ja widziałem, to on nie chciał się jakby, albo nie chciał się przyznać, albo po prostu serio, on nie wie kim jest i Infinite go przez cały czas tak potajemnie szpiegował, bo w trakcie gameplayu to Shadow mówi, że kim ty jesteś, ja cię nie znam. Albo może to wynika z jego amnezji. Przecież pamiętajmy, że Shadow zawsze po każdej grze niczego nie pamięta. No właśnie. O, może dlatego. I to jest właśnie, dlatego słuchajcie widzowie, jak właśnie teraz nas słuchacie, macie nas tam w tle odpalonych, bo wątpię, że tam oglądacie to, to napiszcie, co o tym sądzicie, czy nasze jakby rozumowanie jest w miarę okej, jeżeli chcecie, możecie poprzeć to swoimi argumentami. Ale właśnie... Po prostu, czy jest bezpodstawne, czy jest podstawne. Jeżeli macie takie sugestie, bądź inne na ten temat zdanie, no to dajcie tu znać, będziemy bardzo wdzięczni i postawimy wam coś. No właśnie, a teraz ten, widząc dalej, powiedz mi, a co sądzisz o właśnie postaciach? Czy według ciebie postacie Forces, wszystkie, mówię tutaj łącznie z doktorem Eggmanem rządnym krwi, który chce wszystkich pozabijać. Super realistycznej krwi, pamiętam. Powiedz mi, a czy uważasz, że postacie troszeczkę przeszły przez jakieś malutkie zmiany? Bo ja odnoszę wrażenie w Forces, że niektóre postacie znane nam wszystkim, czyli na przykład Shadow, czy ktoś, czy tam, nie wiem, Tails, no troszeczkę przeszły jakby takie diametralne zmiany pod względem ich charakteru. Jesteś w stanie się wypowiedzieć w tej kwestii? Bo ja coś troszeczkę takie małe wrażenie mam, ale ja to ja, wiesz jak to czasami może być. Mogę się mylić. No rozumiem. Ja nie jestem, wiesz, aż tak znawcą, tak strasznym, żebym, wiesz, odpowiadał za wszystkich, ale no w fabule można zauważyć wyraźno na Kelsa, jak on się tam zachowuje. On, jak wiemy doskonale poprzednio, on był takim naiwnym, głupkowatym, dokazującym stworzeniem, które no, wydawało się być takie groźne. Tam Sonic z nim tam miał jakieś docinki, jakieś tam, wiesz, takie droczenie się, a tutaj stał się takim jakby głównodowodzącym całej tej operacji. I teraz na tle tych poprzednich wszystkich sytuacji, które miały miejsce no ileś tam lat temu, kiedy graliśmy, czy gramy nadal, odkrywając gry, dla mnie to jest szok, bo widząc po raz pierwszy na Kelsa w tak poważnej roli, że on tak wypowiada się inaczej językowo niż poprzednio. Silver jest też takim przykładem. On też nie był do końca taki sprecyzowany, co prawda, wiesz, no, on miał tam swój cel w 06, żeby poznać, co tam się stało wcześniej, zapobiec temu, co się stało w przyszłości, nie? Mhm. A tutaj też on odgrywa taką dużą rolę, nie? Zaraz, kto tam jeszcze taki był? Wektor chyba tam nie za bardzo. Wektor tam był bardziej tam gdzieś z boku, ale gdzieś tam się faktycznie przyglądał tej akcji. Zobaczmy. Drużyna Chaotix, tam ci pozostali. Nie, tam raczej nic takiego nie zobaczyłem. Tails, co jak wiadomo, to on jest porównywalny do Eggmana, ma taki swój mózg, IQ 300 plus 1. Co tam jeszcze? Emi to tam zalatana wieśnia za Sonikiem, ale tam nie ma już takiego znaczenia, jak to było wcześniej. Mhm.
Moment, moment. Właśnie, kurde, nie pamiętam, czy tam Blaze była. Blaze właśnie pamiętam. nie, chyba nie była. Blaze chyba nie była, no chyba nie. Ale... Mówię, bo tam tak mi się ścierają te gry, że mówię. No ale jednak te... bo chyba masz na myśli to, że pod względem takiego konfliktu, już takiego bardziej poważnego, te niektóre postacie mogły zmienić swoją osobowość. I tutaj ci, no, to można, to zauważyć akurat pod tym względem. Największa różnica dla konkretnej postaci Knuckles. Wszystko. Uganda Knuckles. I masz wszystko wyjaśnione. No i właśnie, i patrząc na to, to wszyscy znamy. Knuckles miał ten swój wątek, że on zawsze był taki naiwny, a tutaj troszeczkę, no, wiesz co, ja mam wrażenie, że Forces on troszeczkę, jako postać, nie wiem, może to będzie złe określenie, ale tak trochę dorósł do swojego wieku? Dojrzał. Dojrzał. O, to jest bardzo dobre określenie, tak, dojrzał. Bo on jakby już nie jest na zasadzie takiego typowego nabierania się, bo pewnie dlatego, że też się przekonał, jaki jest Eggman, ale tu też chodzi o to, że on jakoś nigdy się tak nie martwił jakoś o Sonika, a Forces to w ogóle widać, że on jakby się tak mówi, że no, ciekawe, czy Sonic żyje, no, uratujmy Sonika. Co się z nim dzieje, gdzie on poszedł, albo chyba na przykład... piwko. I mogę też się mylić co do tego jednej rzeczy, bo to jest oczywiście moje spostrzeżenie, ale mam wrażenie, że też troszeczkę lekko przeszedł taką zmianę Shadow, bo zwykle Shadow jako postać był bardzo taki, nie wiem, pewny siebie, że jakoś... Cyniczny. Że jemu się uda jakby wygrać, wiesz o co chodzi, że dążyć do celu, a Forces, gdy był dialog pomiędzy Sonikiem a Shadowem, to on już nie był taki pewny się, on już tak wiedział, że może im się to nie udać. Zwątpił, bo może go właśnie Infinite trochę rozszyfrował. No i tutaj było widać, że mówię już, Shadow raczej do nich dołączył, ale tak wiesz, z smakiem, bo znowu to samo, no dobra. No ale wiesz, pewnie to też dlatego, że być może no spotkał się właśnie z silniejszym od siebie, no bo Infinite był trochę silniejszy od niego, zresztą sami możemy zobaczyć, że on jakby no w epizodzie Shadow nie ma chyba swojej tej kontroli chaosu, bo on tylko za pomocą tych Whisponów się ten używa tam przekształca, tak, to zgadza się, tam nie ma żadnej większej mocy. No właśnie, więc on trochę Władczej. Też jakby w grze i fabularnie został osłabiony. Shadow. Możliwe. I ja nie wiem, tak mi się trochę wydaje, że on tak trochę właśnie, że z postaci takiej właśnie, wiesz, pewnej siebie, tak troszeczkę on zniżył się, że już jakby on miał wiązać koniec z końców, wiesz o co chodzi, że o kurde, nie damy rady, nikt nie da rady, jesteśmy zniszczeni, ale powiem ci tak, jeśli chodzi o to, ja osobiście uważam, że na przykład, bo teraz wrócę jeszcze do troszeczkę poprzednich gier, wątek Eggmana, bo to jest dosyć ważne. Z tego co wiem, niektórym się jakby wątek Eggmana w Forces nie podobał, dlatego że Eggman zwykle był miał właśnie ten swój, co już wcześniej powiedziałem, szacunek do swoich wrogów, czyli on nie chciał ich jakby dosadnie skrzywdzić, tylko on chciał jakby przejąć władzę nad światem, ale żeby oni po prostu po dupie dostali, za przeproszeniem. Stopniowo. Ale tutaj... Być może jest to przez pryzmat tego, że on przez te wszystkie lata przegrywał i w pewnym momencie już pękło w nim coś, że taka psychika mu siadła i dlatego postanowił już powiedzieć, że dobra, dosyć, za pierwszym razem próbowałem, za drugim razem próbowałem, nic nie wyszło, to za trzecim razem, czy tam za tym razem przejmuję władzę nad światem, niszczę wszystko, tylko właśnie i to jest to, bo Phantom Ruby ma tą moc takiego cofania się w czasie. No ale jak to taka jakby rzecz ma też swoje jakieś wady lub pewne konsekwencje. I być może moc Phantom Ruby jest na tyle jeszcze niepoznana w serii, że może on być jeszcze w takim bardzo niebezpiecznym przedmiotem, który może naprawdę spowodować wielkie szkody w świecie Sonika. No, zwłaszcza że mówię, tak jak powiedziałeś jakiś czas temu, że no, czy Eggman mógłby być w jego posiadaniu? Może powiem ci, na skalę serii akurat no dosyć olbrzymią. Nie tam jakieś hiper mega duper inne jakieś tam cudo na kiju, tylko ten Phantom Ruby, no. Jeszcze co ciekawsze, że nie jest on dostatecznie znany, no. No tu ja tu mogę tylko ci przytaknąć. Sam od siebie tutaj, no, za dużo nie powiem, bo już tyle było tych mocy, że
każdy od siebie był jeszcze mocniejszy, ale to i tak w skali ogólnej to nie wystarczyło i można było to sobie tylko ścisnąć w taki mały papierek. No dokładnie. Wszystkie poprzednie to nie były tak, były silne od siebie, ale ten Phantom Ruby to jednak zgniata je wszystkie i połyka. No dokładnie, ale właśnie... Połyka je. I to jest szybko. Właśnie też z jednej strony plus taki, że Phantom Ruby nie jest, jest taki trochę tajemniczym przedmiotem, że on jakby mamy sami jakby sobie interpretować to, jak mniej więcej jaką może mieć moc, jakie mogą być z tego konsekwencje, bo nie wiem czemu, mam takie troszeczkę wrażenie, że mimo, że Infinite walczył z, wiesz, tą całą brygadą Sonika, nie wiem w sumie jak oni mieli, ja zawsze na to mówiłem, nie wiem czemu, ruch oporu. Na tą ich ugrupowanie, ruch oporu zawsze mówiłem. Więc przypuśćmy, że taki ich ruch oporu walczył właśnie z Infinitem i mam wrażenie, że w momencie, gdy... Bo Infinite, nie wiem, on umarł chyba w ostateczności Forces, nie? On zginął. No właśnie tu ci nie powiem, bo nie pamiętam za bardzo. Tam bo, było, bo no... Bo nie wiem czemu, mam takie wrażenie, być może to źle zapamiętałem akurat, bo tutaj ja już tak jakby z pamięci mniej więcej mówię. Ale z jednej strony on chyba chciał jednocześnie, mimo że został pokonany, to chciał pewnie ich też ostrzec, że gdyby, że jak Eggman dorwie się do Phantom Ruby, to mogą wszyscy zginąć. No bo taka jest prawda. Razem nie... z nim samym. No właśnie. No. Bo... No tak, no bo w sumie jak ta moc byłaby w posiadaniu tej osoby, no to równocześnie uległby samodestrukcji cały jego misterny plan, więc powiedzmy, że no on faktycznie dobrałby się do tego, ale no wiesz, pewnie by było za późno, bo czasu pewnie by było niedużo i Infinite pewnie już by się załamał i by tam sobie poszedł w krzaki, no to pewnie by było koniec, tak, koniec po misternych planach Infinita wszystkich, więc jedyny plan, który by zrobił, to właśnie Eggman, nie, że wszystkich by rozwalił, ale jednocześnie słuchaj, no wiesz, to jest dziwne, bo wszędzie się tam, wiesz, ogląda te rzeczy, wiesz, w grach, serialach i tak dalej, że no zniszczę wszystko, tak, tylko co z tego, jak główny sprawca też go nie będzie i nie będzie jego tam królestwa i jakiejś świątyni w ogóle mocarstwa. Przecież... I po prostu nie będzie mógł w stanie dalej rządzić, wiesz, no dobra, dobra, stworzę, dobra, robimy tak, piszemy sobie nowy wymiar, żeby nie dosięgnął tego, tej mocy, nie, piszemy, kopiuj, wklej, gdzieś tam indziej, do innego pudełka i ten, i dobra, to wpuścimy wirusa do środka, do tego innego wymiaru, a ja królestwo przenoszę tam i będę tam królem wszystkich. Daj pan spokój, ale to wiesz jaka to, to byłaby największa głupota ze strony Eggmana, bo patrz, on chce zawładnąć światem, czyli na dobrą sprawę on... Tym! No właśnie, i on nie chciałby... Jakby myślał oczywiście logicznie, bo zawsze on przecież się miał, że on ma, wiesz, trzycyfrowe IQ, że wie, że tam jest najmądrzejszy, najpotężniejszy, no to on jakby to sprytniej przemyślał, to przecież on by mógł zrobić z tych wszystkich, z całego tego ruchu oporu swoich podwładnych, on by mógł rządzić światem, a tak dobierze się do Phantom Ruby, nie daj Boże coś się źle, jakaś zła energia wtargnie, jeszcze gorsza. I co? Apokalipsa, Mortal Kombat, całe miasto spłonie. Fatality. No dokładnie, całe miasto płonie, Eggman ginie, wszyscy giną. No to jak on będzie władcą, skoro on zginie? No właśnie, nie? Dlatego musiałby stworzyć inny wymiar, żeby tam mógł, właśnie mówię, swoje plany robić, jak jest zrzucanie, nie wiem, swoich śmiercionośnych robotów, czy tam inne jakieś no. Dziadostwa. Czy zmieniać kolor nieba, żeby mu się tam podobało inne. A dobra, zmieniam sobie na żółte niebo, bo jest nudne. A dobra, różowe, bo to tam. A dobra, niech wszędzie śmierdzi, a u mnie będzie ładnie pachniało. Niech najlepiej będzie niebo fioletowe, bo u Sonika jest niebieskie, to u mnie niech będzie fioletowe, bo fiolet to bardzo ładny kolor. No, a trawa niech będzie czerwona, żeby się kontrolowało. Dokładnie. Ale właśnie, teraz tak. Jakby już tą kwestię z Forces właśnie mam mniej więcej wyjaśnioną, ale właśnie chciałbym jeszcze ostatnią rzecz dopowiedzieć, a mianowicie powiedz mi, jak ci się podoba ogólnie soundtrack w Forces? Czy uważasz, że to jest dobre, że każda z postaci ma jakby przystosowany do siebie soundtrack? Czy lepiej było, żeby wszystkie postaci miały ten? I ogólnie w ogóle co sądzisz o ugrupowaniach, w sensie tych poziomach, że na przykład uważasz, że nie wiem, klasyczny Sonic został pokrzywdzony w Forces, że ma bardzo mało poziomów, czy powinien mieć więcej, czy powinien mieć ich zdecydowanie mniej? Co sądzisz na ten temat? Jeżeli nawiązując do pierwszego tematu, czyli soundtrack mi się ogólnie podoba.
jest fajnie stworzony, oczywiście no, jest bardzo specyficzny dla serii Sonica, czyli słynna gitara, inne instrumenty i tak dalej, ale no fajnie, że w ogóle są te różnice pomiędzy tymi trybami gry. Sonic ma tą swoją słynną rock'n'rollową wersję muzyczną, że klasyczny Sonic ma te swoje pseudo 16-bitowe sample tracki, aczkolwiek ja bym tutaj debatował, czy no, ale brzmi to fajnie, kontrast tego jest naprawdę zauważalny i słyszalny, nawet i w gameplayu, ale do tego starszego Sonica wrócę zaraz. Avatar, i tu ci powiem, że Avatar mi się najmniej podoba. Jeden powód podstawowy zbyt nawiązuje do tego, co teraz jest tworzone. Co, dobrze, miało to być tak zrobione, bo faktycznie jest ktoś nowy. Czemu ktoś nowy miałby słuchać nagle jakiejś opery włoskiej? No to musieli mu dać jakieś tam, wiesz, łubudup, jep, i tak dalej. Dobra, są co prawda takie utwory, które tam lubię osobiście, to już tam mówię, kiedyś zrobię u siebie top 10, czy tam, nie wiem, top X utworów Sonic Forces, jakie lubię, ale da się naprawdę zauważyć różnicę pomiędzy tymi utworami, już nawet u siebie mam taką listę, których mam słuchać, a których nie, ale fajnie, że jest ta różnica, ogólnie fajne, bo wiesz, no, ma to swój charakter i po prostu... No, przyjemnie się tak gra. Wiadomo, że już słyszy, na przykład ktoś tam z daleka słyszy, że jakieś tum-turum-turum-turum i później, a dobra, to ty grasz tą postacią, to ja wiem. I później jakieś tu-tu-tu-tu-tu i aha, dobra, to jest klasyczny Sonic, nie? No to już każdy będzie wiedział, że z daleka, że już no to fajnie masz chłopaku, tylko nie zgin. No. Jaka tam jeszcze była kwestia? Bo zapomniałem. Odnośnie teraz jakby ugrupowania poziomów. Chodzi o to, że na przykład uważasz, że nie wiem, klasyczny Sonic ma zdecydowanie mało poziomów, czy tam... Jezu, Infinity, ja pierdzielę. Nasz charakter, w sensie młody. O, mówmy na niego młody, jak to było w tym. Aha, młody, no dobra. Niech będzie tam młokos. No. Niech mu będzie, nie? Sprawa wygląda tak. No, z tym klasycznym Soniciem, no tu jest trochę przerąbane, bo moim zdaniem nawiązując do początku naszego radia w cudzysłowie, no tu ci powiem, że on tam, ten klasyczny Sonic, został trochę wpleciony na siłę. Trochę został wpleciony na siłę, żeby tam, wiesz, pokazać, Sonic ma 25 lat, dlaczego się nie może pokazać, to jest duża rocznica, to tam, wiesz, dali go, nie? Mhm. Ale faktycznie jest za mało poziomów z nim. Tam bodajże jest z nim 5 albo 6 poziomów, nie licząc z bossem. No. Nie, z bossem. 6 lub 7 nawet, no to w skali całości, no to nawet nie ma 30% całego gameplayu. Jednak ten gameplay z nim, z klasycznym jeżem, jest no okrutny. Sterowanie jest... Masakryczne. Oj. Tutaj karny przycisk. Karny przycisk dla Sonic Team za zjebanie sterowania. Mm-hmm. To się akurat do tego przyznam. Z kolei Avatar... Dla mnie Awatara jest za dużo trochę. Wiem, że on miał być nową postacią, co prawda, żeby go tam, wiesz, trochę przystosować, powiedzmy, do tej serii z Soniciem. Uważam jednak, że powinna być taka proporcja tych wszystkich, że, no nie wiem, dla mnie powinno być tak. 10 poziomów z Soniciem, 10 poziomów z Awatarem, 10 poziomów z klasycznym Soniciem, tam, wiesz, podział na tych bossów i tak dalej, to nie wiem. Dajmy na to, że dla każdego... osobnika niech będzie po, nie wiem, no nie, no dwóch bossów to może nie, za mało. No nie wiem, takie moje szacunki dziwne. Dobra, nieważne, tego nie było. Słuchaj, Awatarem gra się spoko, bo to jest nowy rodzaj walki, no bo mamy ten swój haczyk, tą linkę śmieszną. No fajnie się gra, tylko jednak wydaje mi się, że właśnie przez ten gameplay ja mam wrażenie, że ja nie gram w świecie Sonica, wiesz, że ja gram już zupełnie jakby kimś innym. Tak wyobrażam sobie raczej Ratcheta i Clanka, albo no innych. No. Innych tam przedstawicieli platformówek i po prostu tutaj tego Sonica, Sonic Forces jest tak średnio dużo. Jest to właśnie tak takie nawet nie pół na pół. Dałbym 40-60 albo 30-70. No nie wiem. Tak, takie jest moje, wiesz, odczucie, ale ogólnie fajnie, że jest różnica pomiędzy tymi gameplayami, bo to, wiesz, jednak
nagrasz się Sonikiem, zagrasz sobie w Awatara, znudzi się Awatar, wrócisz do tego upiornego, klasycznego i tak w kółko, koło macierasz, dostaniesz zakończenie gry. Więc no. Fajnie, fajnie, jest jakaś różnorodność, nie? W końcu takie, źle określę, Sonic Heroes na sterydach. Sonic Heroes na sterydach. Sonic z Giro. Ale właśnie teraz idąc jakby dalej, no i jakby mamy już Forces jakby wątek zakończony i tak dalej, to teraz chcę jakby przejść do kolejnego podpunktu naszej pogadanki. Ona będzie dosyć długa, tak więc mam nadzieję, że wy sobie tam w tle słuchacie dalej. No miejmy nadzieję. Posłuchaj mnie, bo teraz wyszedł właśnie wspomniany nam na początku naszej pogadanki Sonic Mania Encore Mode. I tu fani mają jakąś teorię, że Encore Mode to jest właśnie DLC do Forces. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy to według... Do Forces? No. Chyba pomylili tytuły. No. Jak nie pomylili tytuły? Jak do Forces? Przecież... Bo niby według tego to Sonic i ten klasyczny powraca z powrotem do swojego wymiaru i spotyka właśnie tego Mightiego i Raya. Te dwie postacie. Wiesz co? Tutaj akurat w tym etapie rozumowania ma to jakiś głębszy sens, tylko zastanówmy się teraz tak, gdyby to miało być takie DLC do Forces, to dlaczego nie ma tego w Forces? No właśnie. Idealne nawiązanie przecież do tych wszystkich poprzednich wydarzeń, nie? Przecież nie każdy, nie wszyscy kupili Sonic Forces, albo nawet nie chcą znać Forces, bo już wiedzą, odstraszyli się ocenami przecież gry, a no niestety większość ludzi właśnie tak, nie wiem, gra w ten sposób, że jak zobaczy ocenę, powiedzmy, jak będzie poniżej 60, to nic nie kupuje z tego. Ja wolę tylko same tytuły AAA. No, nie? No. Ale że Encore Mode do Sonic Forces, a nie do Mani? Kurde, no tu ci powiem, że... To jest dziwne wręcz. Gdzie tak wyczytałeś, usłyszałeś, zobaczyłeś? No ogólnie tak usłyszałem odnośnie tego, bo dosyć często czytam i niektórzy mają swoje spostrzeżenia, że to pasuje jak DLC do Forces, albo jakaś kontynuacja Forces, że potem będzie to później nawiązanie, że po Mani Encore Mode znowu coś wyjdzie do Forces i znowu coś tam będzie i tak dalej, wiesz... I są osoby, co tak to jakby patrzą na to. Nie mówię ogólnie z mojego grona, ale patrzyłem przez pryzmat fanów, co tam często wypisywali. Gdyby tak miało być, że dodatek by kontynuował z innej podstawowej gry jakieś sytuacje, które możliwie zostałyby w mniej więcej normalny sposób wytłumaczone, wyjaśnione, dokończone. No bo... O kurde, bo... tu ci powiem, że no... Cholera jasna, no, mówię, z tymi grami to jest tak ciężko wszystko wywnioskować od razu. Sonic wraca tam do swojego wymiaru z Mani po Forces, no bo w sumie już koniec zabawy, no to wraca tam siebie. Do Angel do Island. Do siebie, tak, do Angel Island znowu. Co prawda tam wcześniej też jeszcze był na początku Mani zwykłej, ale znowu się tam przeniósł. I tam ratuje Mightiego i Raya, później sobie tam wybiera jednego lub drugiego. Później tak musi mieć ich obu. Encore Mode. Właśnie, widzisz, to jest takie... To jest mylące strasznie, to jest to mega jest mylące, bo widzisz, jeden powie, to stół poleci za nim i będzie to też tak oceniał. To ci powiem tak, Mania i Forces raczej, ja ci powiem, one się zazębiają, natomiast żeby Encore Mode był dodatkiem do Forces, nie, bo Forces zostało jako historia zakończona, więc nie może być to jako dokończeniem Forces, a jedynie co z lekkim nawiązaniem, że na przykład idziemy sobie ścieżką Forces, ale tu jest zakończona droga, no bo przecież już wszystko się stało dobrze, tak? Świat został wyzwolony, no to koniec zabawy, nie? Ale zobacz, po prawej stronie widzę cienką uliczkę z dopiskiem Encore Mode w nawiasie Sonic Mania. No to sobie tam idę. I wtedy tam będzie dalszy ciąg wydarzeń z Mani. No właśnie. No bo w sumie Encore Mode jest takim dodaniem tego, co było w Mani, tylko że tak naprawdę to jest trochę ironiczne, bo samych tam nowości, oprócz postaci i tam ewentualnych poprawek do poziomów, no to się na tym będzie kończyło, a reszta to jest dokładne zaburzenie poziomów poprzez Phantom Ruby. I tutaj może to by właśnie
przez co ten dodatek ma większy sens, gdybyśmy tak patrzyli tylko, nie? Że to jest załamanie Phantom Ruby na te określone poziomy. Ale wiesz... Dlatego te kolory się wymieszały. No, ale właśnie dla mnie to jest osobiście takie, wiesz, mówię, to jest znowu robienie trochę takiej dziury, no bo zobacz na to. Były wydarzenia w Manii, klasyczny Sonic poleciał do Forces. Forces zrobił, co miał zrobić, wraca z powrotem tutaj. I zauważyłeś, na pewno zauważyłeś, jak wszyscy zauważyli, że praktycznie poza tym, że się tło zmieniło i tak trochę te special stage'e, w sensie, że wiesz, chodzi mi tutaj bardziej o te za pomocą checkpointów, że to potem masz tego pinballa całego w Encore Mode, to poza tym, że jest Ray Mighty, to co się zmieniło w ogóle? Bo ja nie widzę żadnej różnicy poza tym, przecież soundtracki są te same, bo walki z bossami są ci te same. Jakby Eggman miał, nie wiem, jakby on się miał tam znowu odrodzić, ten klasyczny Eggman, robotnik. Pamiętaj, że to jest jakby jego alter ego, czyli można powiedzieć oddzielna osoba. Więc tak jakby doktor Eggman obecny za bardzo tego nie doświadcza. No. O. Ale może, wiesz, może właśnie tak. Ale właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, bo zobacz, to jakby to powiedzieć, to wszystko już widzieliśmy. To poza tym, że jest no tak. Mighty, to jakim... Jak to ma niby iść jako jakaś kontynuacja, że ojej, kontynuujemy wydarzenie, przecież... Poza tym, że klasyczny Sonic wraca, to nie ma nigdzie nawiązań do Forces. Poza no tym, nie że ma. Phantom Ruby jest jak ten. Nie ma, dlatego te dwie gry w zeszłym roku troszkę namotały teraz w serii, bo wszystko było idealnie do momentu, kiedy nie było zapowiedzianych tych gier. Sonic Mania i Project Sonic 2017. No, tu ci powiem, jest jakiś problem z tą serią teraz, że Mania sobie leci, później jest Forces i znowu Encore Mode? No, what the fuck? Ale przecież do Mania to nie jest skończona historia? To jak to? Przecież w Encore Mode to jest praktycznie to samo, tylko dwie dodatkowe postacie, wymieszane kolory, wymieszane inne kolory w poziomach? Znowu to samo? No właśnie, no właśnie. Trochę taki what the fuck, nie? What to fuck? W ogóle inna sytuacja niż przy 06, nie? Kurde. I widzisz, i to jest najgorsze, bo teraz widzisz, dochodzimy, robimy tą analizę tego wszystkiego i zobacz, i teraz co mają wszyscy fani pomyśleć? Dobra, wychodzi Sonic Mania, Encore Mode, no fajnie, no ludzie, fani Sonic Mania są ucieszeni wszyscy, ale jak spoglądą na to fabulary, to nic się kupy teraz nie trzyma. Nic się kupy nie trzyma. Znaczy, ja ci... Nie. To, że się kupy nie trzyma, to może nie za bardzo, bo gdyby tak... Mówię, jeżeli ktoś nie grał w Forces, nie dostrzeże tego za bardzo. No bo, wiesz, tak jak wspomniałem wcześniej, nie? Niektórzy oceniają gry jednak po tym, że poniżej 60 to do widzenia, nie? No i najgorzej. Ale... Tak. Ale niestety chyba dużo takich osób jest. Nie wiem, ja tylko tak, wiesz, wnioskuję na własny sposób teraz. Zagrałeś w Manię, zagrałeś w Forces, zagrałeś w Encore Mode. Jakieś połączenie ma ze sobą, ale tak po grach, gdyby tak oddzielny produkt badać, nie ma nigdzie. No właśnie. Nie ma nigdzie takiego jakiegoś... To, że się pojawi jakaś tam aura nad nami, ta różowo-fioletowa, biała i tak dalej, to nic nie znaczy. To właściwie nawet nic nie wytłumacza. No właśnie. Oj, ciężki temat, ale mówię, fajnie, że gadamy, bo... Słuchaj... Do końca świadomy tych połączeń. Ale zobacz teraz na to. My sobie gadamy, a wyobraź sobie, co teraz widzowie będą, jak będą tego słuchać. Oni będą są w tym momencie... Są w szoku ludzie. W tym momencie oni będą jakby... Znaczy, oczywiście nikogo nie zmuszamy, ale fajnie byłoby, gdybyście napisali wasze spostrzeżenie, bo jestem ciekaw i na pewno Michał też jest ciekaw. Co z tego jakby wyjdzie? Jakie wy macie spostrzeżenie? Bo my się w tym wszystkim gubimy, nie będziemy tego ukrywać. Nie no, gubienie się samo w sobie może być faktycznie, ale no tutaj dzięki twoim rozważaniom zauważyłem, że mówię, tu jest już jakaś kolejność, jakiś ciąg logiczny, o, w tym momencie. Ale to i tak jakieś wszystko jest posrane, no. Bez kitu, nie? Ale właśnie teraz przejdźmy do
jakby tego, co chciałem już na początku i w sumie co pewnie tytuł, chociaż zobaczymy, jaki tytuł nam tego podcastu. A mianowicie, no zobaczymy. Jak teraz wyobrażasz sobie, jak teraz pójdzie dalej seria? Po jakby, nie licząc tego spin-offu, co będzie ten Team Sonic Racing, czy jakoś tak. Zupełnie inny temat. Powiedzmy teraz mi, jak myślisz, czy seria będzie teraz właśnie szła w tym dobrym kierunku, czy jakby jest znowu skazana na te takie ciągłe porażki, jak to ciągnęło się od... Nie, według niektórych od Shadowa the Hedgehog, niektórych od 06, że to się tak albo jakby ciągnęło... Albo Adventure 2. No, i czy uważasz, że jakby teraz seria będzie, powiedzmy, wychodziła z tego dołku, w jakim była pogrzebana przez jakiś czas, czy będzie jakby w ten dołek się jeszcze bardziej zataczać i coraz większe to dziury i niejasności będą nam przedstawione? Wszystko zależy od tego, jak Sega wpadnie na kolejne pomysły, które z nich najbardziej rozważy i jakie słuszne, żeby w grze się ukazały. Patrząc na poprzednie gry, jak one były odbierane, no to seria koloruje się w takich ni to szarych, ni to kolorowych, tylko takich troszkę przyciemnionych grach, bo zauważyłeś, że znowu wrócę do tych cholernych recenzji, bo zauważyłeś, każdy zauważył, że Mania nie była tworzona tylko przez Sonic Team, a zewnętrzne studia. Mhm. I to te zewnętrzne studia dostały dosyć duże, wyraźne zielone światło, że no, a może, czy może się coś jeszcze pojawić od nich i znowu się może to okazać sukcesem. Ciężko mi to powiedzieć, bo może się okazać, że Mania będzie to takim jednorazowym produktem i raczej twórcy już nie będą chcieli za bardzo tak obniżać wartości samej serii, jeśli mamy na myśli te właśnie recenzje poszczególnych gier. Sonic Team w zeszłym roku nie popisało się za bardzo, jeżeli chodzi o samą grę. Nie jest zła Forces, ale do ideałów, powiem od razu tak, żadna gra nie jest idealna, tylko jednak są pewne takie elementy, takie cząstki w gameplayu, w fabule, gdziekolwiek, gdzie będziemy szukać w danym zasobie gry, która wiadomo jest istotna. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnej części, bo Sonic Team widać bardzo osłabiło się, jeśli chodzi o wykonanie takie czysto gameplayowe, żeby dawało coraz to większą frajdę z grania. Zobaczymy, jest kilka wyjść, między innymi takich można wyszukiwać się w tym, że powinni się poprawić znacznie, żeby bardziej może nie siedzieli przed silnikiem gry, bo silnik gry sam w sobie był dobry, a może jednak posiedźmy lepiej przy samej fabule, mechanice gry, czy pewnych, mówię, elementach mechaniki, żeby one sprawiały wrażenie, że ta gra jest faktycznie super, ta gra jest dobra i nie będzie tych ocen poniżej 70% co najmniej. Ale też nie chodzi o ceny, chodzi o ogólne takie uczucie, że nie zostaliśmy oszukani, bo jak wiesz doskonale, gry z Sonikiem nie kosztują dużo, no. Nie tak jak tytuły, wiesz, Assassina, Far Cry i tak dalej, one kosztują ponad grubo 200 zł, no. A zawsze Sonic tak kosztował w okolicach do 180, no tak około 150-180 zł, więc nawet sama cena już pokazuje, w jakim stopniu mamy badać grę i z jakim w ogóle produktem mamy do czynienia. Jest jeszcze druga opcja, że Sonic Team prawdopodobnie będzie tak pomału przygaszać się, czyli zrobią jakiś kolejny produkt z Soniciem w roli głównej, ale okaże się nawet jeszcze może gorszy niż Forces, bo może już im brakować pomysłów i w tym wypadku oni powinni zatrudnić nowe osoby, które by jakoś ożywiły totalnie całą serię. Wprowadzić jakieś nowości, wprowadzić dużo ciekawych, nie mówię tych elementów, bo to one są bardzo istotne, jakieś niuanse fabularne, żeby było, nie wiem, bardziej śmiesznie, żeby nie było tak naciągane wszystko. Ciężko mi powiedzieć, mówię w ogóle, jak będzie wyglądać kolejna gra, bo tego nikt nie wie. Ja mam nadzieję, że, no nie wiem, to legendarne Sonic Adventure 3, albo chociaż podobne, no nie musi być koniecznie ta nazwa, bo raczej wątpię, żeby Sega stworzyła taki tytuł na bardzo chwytliwej nazwie, bo już wszyscy będą, wiesz,
mieć orgazm, tak jak mieli z tym, z Manią, czy tam wcześniejszymi grami. No, były takie, mówię, totalne, totalne hałasy na prezentacjach przeróżnych. Ale fajnie by było, gdyby mówię, ta przyszła gra z Sonikiem okazała się takim, nie musi być hitem, powinna raczej stanowić coś zupełnie nowego, ale sprawdzonego. Na przykład te, powiedzmy, sprawdzone metody, nie wiem, hub worldów, urozmaicić jakąś rozgrywkę, bo ludzie lubią odkrywać na własną rękę poziomy, lubią odkrywać, nie wiem, jakieś, nie wiem, side questy, takie pierdoły, jakieś fajne poziomy sobie nowe zobaczyć, żeby te możliwe, gdyby były, oczywiście dodatki, fajnie, gdyby darmowe, no ale wiadomo, no. Producent no, powinien zarobić, jeżeli faktycznie coś tam mu nie wyszło, a planował, wyciął, dodał to do TLC, no nie wiem. Takie moje trochę gdybanie teraz chaotyczne wychodzi. Jednak uważam, że mówię, gdy Sonic Team teraz spojrzy na Forces, że faktycznie coś, dobra, nie wyszło nam, stworzymy coś lepszego. Wydaje mi się, że oni powinni się znacznie poprawić, bo inaczej to seria będzie po prostu jeszcze tym bardziej spadać w dół i zobaczymy dopiero jeszcze ciekawsze komentarze ludzi i dopiero będzie nieciekawie i kto wie, jak to się skończy. No ta, ale właśnie nie chciałbym wyrokować. No, ja tak samo, ale właśnie chodzi mi o to, czy uważasz, że na przykład rzeczy, które pojawiły się w Forces, czyli chociażby właśnie ten słynny Phantom Ruby, który ciągnie się od Mani do teraz Forces i znowu zahacza o Encore Mode, to czy uważasz, że jakby jego wątek, czy tam Infinite, czy ogólnie te wszystko, co było w Forces, będzie w jakiś tam sposób w późniejszych grach jakby nawiązywać do tych wydarzeń, co było? Że hej, tutaj Infinite, jego wątek nie jest skończony, bo skądś on faktycznie zna tego Shadowa, ale nie wiemy skąd. Skąd on może go znać? No skąd możemy wiedzieć, że Shadow i Infinite to tam się gdzieś tam znają? Wiesz co? Wygląda to tak, że ten Phantom Ruby ma potencjał, jednak mi się wydaje, że nie wiem, możliwe, że nie pojawi się aż tak szybko, jak nam się może wydawać. Może się pojawi przy kolejnej generacji konsol, o ile w ogóle się pojawią, zobaczymy. No. Chociaż wiesz, są różne głosy na ten temat. Ciężko mi powiedzieć, bo mówię, to jest dosyć nowy temat, taki niewytłumaczony. Może się pojawi, może nie. Nie wiem, jak to tutaj zasugerować, czy brać te wszystkie czynniki pod uwagę, czy w ogóle będą kontynuowane. Chociaż mogę mieć co do tego nadzieję, bo jak dobrze wiesz, Colors było czymś nowym, pokazywało, wiadomo, te ogniki w swojej tam, wiadomo, postaci, były kontynuowane w Lost Worldzie, no. Pojawiły się tam nowe wariacje, nowe moce. W Forces już były bardziej symboliczne, one nie miały aż tak dużego znaczenia, ale były, nie są już tak, powiedzmy, nachalne, żeby tam były. Czy Phantom Ruby będzie miał później znaczenie? Zobaczymy, ale mówię, no Sega lubi takie nawiązania do swoich poprzednich produkcji. Jest szansa, że coś takiego będzie miało miejsce. Czy Infinite znowu się pojawi? Mówię, wszystko to zależy od producentów, ale moim zdaniem jednak no jest duża szansa. Jest duża szansa, bo tej postaci możemy ją jeszcze długo poznawać. Może nawet będziemy w jej roli, gdy przykład, nie wiem, będzie fabuła przed Forces, poznamy może jego początki, kto wie może jak to będzie, może poznamy jego pierwsze styczności w ogóle z otaczającym jego światem, może nawet, nie wiem, będzie miał swoich alternatywnych przyjaciół z innego wymiaru, nie wiem, to już są tylko takie moje prorocze wróżenia z fusów. Fajnie, gdyby coś takiego było, gdyby jednak nie za bardzo się na nim skupiano, ale jednak gdzieś tam dodaliby ten fragment. Myślę, że tak. Myślę, że to ma duży potencjał, ale ja podsumuję to tak. Ja widzę nowego Sonika tak. Otwarty świat, fajna fabuła, jakieś tam nawiązania do poprzednich części, sprawdzona mechanika, ten boost gameplay, bo dla mnie boost gameplay to jest jednak coś. To jest trening na palce, dosłownie. Ale też, żeby wiadomo, były te sekcje też troszkę logiczno, takie czysto pomyślunkowe, żeby nie było też szybkie tam ciśnięcie do przodu, tylko też, żeby było coś bardziej do przemyślenia na chwilę, żeby te poziomy też były inaczej skonstruowane. No i wiadomo,
żeby ta seria była kontynuowana tak w tej jak najbardziej możliwej, najlepszej jakości. I tylko tyle wymagam. O. I tylko tyle wymagam. No, w soundtracku nie trzeba zmieniać, nie? Bo styl muzyczny jest idealny, więc tylko po prostu coś nowego, świeżego. I żeby było fajne. A reszta, no tak, reszta może być lepsza albo taka sama. To ja tylko właśnie jeszcze dopowiem, że ja właśnie widzę nowego Sonica tak. Przede wszystkim, tak jak ty to powiedziałeś, że jakiś tam otwarty świat, żeby było to wszystko jakby w fajny sposób zrobione. No wiadomo, żeby popracowali nad mechaniką, jak i grafiką, żeby to wszystko miało jakby ręce i nogi. No i bardzo by mi zależało, żeby te wszystkie wątki i niejasności jakby były w jakiś sposób tam kontynuowane, żeby to nie było na zasadzie takiego, co właśnie było przedstawione w 06, że o, wydarzenia w 06 są, nie są kanoniczne, rozejdźcie się wszyscy, Sonic 06 to tylko jedna wielka bójda, to tylko sen, wszyscy idziemy, tak, rozchodzimy się, koniec imprezy. Koniec, zamykamy kina, nie? No, dokładnie. No, te wątki muszą być dokończone, bo mówię, jak znajdzie się osoba, która będzie chciała zbadać cały logiczny sens pomiędzy grami, no to później przy tych najnowszych teraz produkcjach będzie problem, nie? Co tutaj wybrać teraz, czy mleko, czy masło, bo no właśnie. Też może być, mówię, komplikacja. Mówię, podtrzymuję twoje słowa i no, mam nadzieję, że Sonic nie bardziej się postara nad przyszłą produkcją. Nie w stylu Sonic Runners na telefon, na chwilę, tylko gra na jeden rok, a później do widzenia. Albo mówię tak jak Forces, no teraz już chyba mało kto pamiętał Forces, nie? Mhm. Tak bardzo strasznie przygasło to i sprzedaż gry w tym roku, no będzie zdecydowanie gorsza. No ale nic. Mam nadzieję, że kolejne projekty będą owocowały. No dokładnie. Więc jeżeli chodzi o to wszystko, to chyba byłoby na tyle już, jeżeli chodzi o wszystko. Kurde, żeśmy się ładnie rozgadali godzinę i 10 minut. Ojej, myślałem, że więcej. Tak to ten czas leci, że naprawdę ciężko zauważyć. No, tak więc słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam taki podcast się podobało. Myślę, że jak Michał będzie miał czas, to możemy częściej takich podcastów robić odnośnie właśnie Sonika. No to jak widzicie, zrobiliśmy teraz taki, moim zdaniem, dosyć ważny podcast, bo tu już nie jest coś takiego, że nasze spostrzeżenia na każdą grę, chociaż były nawiązania małe, tak tutaj to jest... Nie do wszystkich. No, tak tutaj właśnie jest podcast, co będzie dalej z tą serią, jak ona będzie dalej szła, według nas, naszym zdaniem, czy... Obecne gry i przyszłe, o. No właśnie. Tak więc... Dokładnie. Wypowiedzcie się w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi. No i cóż... Dokładnie. To też wy zadecydujecie, chociaż myślę, że nie będzie żaden problem, żeby od czasu do czasu sobie, jak będzie czas, takie podcasty porobić. Tak więc... Musimy się tylko umówić. Musimy się umówić, termin, ciach. No, nie ciach. Ma. No. Tak więc ja ci dziękuję za obecność i cieszę się, że wystąpiłeś tutaj, bo tutaj też dałeś światło na ten otóż temat, który jest dosyć, moim zdaniem, istotny. Ja też dziękuję tobie i również wam dziękuję za wysłuchanie naszego słuchowiska. Dokładnie tak. I zapraszam na kanał Michała. Link tam w opisie będzie, jak i pewnie w adnotacjach, jakie dam na filmiku, żebyście mogli wejść sobie na jego kanał. Polecam bardzo. A ja zapraszam do głównodowodzącego Michała, który robi też bardzo ciekawe materiały i let's play'e, które są warte uwagi. Tak więc wszystkim. Dziękujemy za wysłuchanie. Na razie i cześć. Hejo. No.